Muszę znaleźć smerfomatyczny smerfolator. A jeśli nie znajdę, koniec ze smerfami! Jest! Smerfomatyczny smerfolator! Teraz trzeba dostać się do przełączników! A, głupia maszyna! Pracusiu! Viva Pracuś! Viva Pracuś! Viva Pracuś! Viva Pracuś! Viva Pracuś! Viva Pracuś! O nie! Za późno! Już nigdy nie ocalisz smerfów! Nigdy, 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 nigdy! Nie, nie, szybko, nie. Szybko, szybko! Śniadanie gotowe! Jedzcie, póki ciepłe! To był tylko sen. Co za szczęście! Okropny sen! Szybko, szybko! Smerfojagodowe drzanki! Chodźcie, jedzcie, póki gorące! Nasza kochana wioska! Ciekawe, co znaczy ten sen. A potem posąg zmienił się w Gargamela. No a co potem? Obudziłem się. Ach, bardzo dziwny sen. Ciekawe, co oznacza. Czy jesteś pewien, że to nie był mój posąg? Najwyraźniej Pracuś cierpi na mózg wynalazcy. Smerfuje się to zbyt intensywnym myśleniem. Oczywiście ja nie mam tego problemu, co potwierdza, że mój mózg jest lepszy od mózgu Pracusia. Nie, nie, nie. Sny to inspiracja. Moje sny pokazują mi, co malować, jakich kolorów używać, wszystko. Jestem artystą, więc słucham snów. Tak, malarz ma rację. Mój sen mówił, żebym wysmerfował jakieś arcydzieło. Najwspanialszy wynalazek w historii smerfów. Gdybym tylko wiedział, co to ma być, albo jak to zbudować. Ta część przepisu na antysmerfowy rozpylacz wymaga ostrożności, klakierku. Jedna kropla za dużo i będzie katastrofa. Kto tam? Przesyłka dla mnie? Prezent od mamy? Cudownie! Ciekawe, co to jest? Aha, mama przysłała liścik. Mój drogi, ohydny synu, jaka słodka. W załączonym woreczku znajdziesz niezwykle złośliwe nasiona. Pomogą one pozbyć się tych nieznośnych smerfów, na które ciągle narzekasz. Podpis, twoja okropna mamuśka. Och, natychmiast je wypróbuję. Znając mamuśkę, powinno być bardzo ciekawie. Nie, jeszcze jeden głupi żart, mamusi? Co to? PS, nie zapomnij ich podlać, głupku. Oczywiście, miałem zamiar to zrobić. Każdy wie, że nasiona potrzebują wody. Na pomoc! Mamo! I wtedy mój sen się skończył, papo Smerfie, ale wszystko świetnie pamiętam, każdy szczegół. To bardzo interesujący sen, Pracusiu. Jestem pewien, że muszę smerfnąć tę maszynę. Nie spocznę, póki jej nie zbuduję. Tak głębokie przekonanie musi być smerfnięte. Uważam, że trzeba realizować marzenia. Skończę za ciebie pracę. O, dziękuję, papo Smerfie, nie będziesz żałował. A, już ostatni. Tak się cieszę. Klakierku, wyobraź sobie, co się stanie z tymi nędznymi smerfami, kiedy rozsieje po całym lesie nasiona magicznego chwastu. Chwasty zasłonią słoneczne światło, smerfojagodowe krzaczki zwiędną. Wstrętne smerfy będą skończone. Mama jest wspaniała. Och, mamuśku. Zaraz, zaraz. Jak mam rozsiać te niezwykle zgubne nasiona? No tak, uniosę się wysoko w niebo, klakierku. Rozrzucę nasiona zagłady smerfów z mojego starego, wspaniałego balonu. O ile sobie przypominam, maszyna miała sprężynę. Potrzebna mi dobra sprężyna. Osiłek się nie pogniewa. A teraz potrzebna jakaś długa rura. Skąd ją wziąć? Świetna! Co jeszcze trzeba wysmerfować? Chyba przyda mi się ta zawleczka. O! I jeszcze jedno.
lina. No chodź, chodź ty uparty zwierzaku. Wypożyczam cię tylko na godzinę, więc bądź grzeczny i pilnuj swojego ognia. Ach, daj spokój i zachowaj swój ogień na mój balon. Do góry! Nie mogę się doczekać, kiedy rozsieję nasiona zagłady. Co to za dziwny ptak, widziałeś? Nie mam pojęcia, jest wystarczająco duży, żeby nakarmić cały zamek. Lećcie, lećcie, złe nasiona chwastów. Po pierwszym deszczu moje piękne chwasty urosną i wyduszą życie ze smerfojagodowych krzaczków. Już nigdy nie usłyszymy piszczących głosików tych żałosnych smerfów. Takier, co się dzieje? No tak, najważniejsze, że nasiona rozsiane. Jeju, to chyba wyśniona maszyna pracusia. Maszyna pracusia z godziny na godzinę jest coraz brzydsza. Tak, a walenie młotkiem nie pozwala mi zasnąć. Lelusiu, śpiochu, ciamajdo, mam dla was zadanie. Łasuch potrzebuje trochę smerfojagód i... Ależ, papo smerfie, już wysmerfowaliśmy nasze obowiązki, w przeciwieństwie do pracusia, który zabawia się swoją głupią maszyną. O, nieładnie, smerfy. Każdy smerf zawsze musi mieć możliwość zrealizowania swojego marzenia. Jeśli syn zainspirował pracusia do stworzenia nowego dzieła, nie trzeba mu przeszkadzać. Tak, papo smerfie. Uważajcie na siebie w lesie, kochani. 98, 99 i 100. Muszę jeszcze posmerfować. A niech to smerf kopnie. Ktoś smerfował przy moim sprzęcie. Kto zabrał moją sprężynę, co? Na, 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 na. A niech to smerf. Ktoś wyjął moją zawleczkę. Niech tylko złapie tego łobuza. Czas wysmerfować obiad. Miło jest zrobić coś między śniadaniem i kolacją. Najpierw rozpalę ogień. Co się dzieje z piecem? Ogień, ogień, co ja mówię? Wody, wody! O nie, ktoś zabrał linę. Smerfowa straż pożarna, na pomoc! Pompuj, pompuj, osiłku, zaraz ugasimy pożar. Udało się, udało się. To był tylko dym? O mały włos. Co to się stało? Patrzcie, zniknęła rura od pieca. Powiem pracusiowi, żeby zrobił nową. Jak dobrze, malarzu. Ogień już ugaszony. Oui, wyrazy uznania dla naszej straży pożarnej. O, sakreble, co to jest? Papo Smerfie! Pracusiu, pracusiu, musisz mi pomóc. Pracusiu, ktoś mi smerfnął rurę od pieca. A patrzcie, jest moja rura. I zawleczka od mojej taczki. A więc to tu jest moja sprężyna. Smerfnę wam nowe, kiedy skończę swój smerfomatyczny smerfolator. A co będziemy jeść, jeśli mi nie oddasz rury od kuchennego pieca? Moja taczka jest o wiele ważniejsza niż twoje hobby. Ja chcę swoją sprężynę, słyszysz? Ja chcę swoją sprężynę. Spokójcie się, smerfy. Co się stało? Pracuś nie uchodził bez paczki. Nie wszyscy naraz, nie wszyscy naraz. Papo smerfie, papo smerfie. Ty też, malarzu, przestań krzyczeć i poczekaj na swoją kolej. Ależ papo smerfie. Zanosi się na deszcz. O, moje krzaczki smerfojagód będą szczęśliwe. Schowajmy się szybko. O, wielki smerfie! Co to? Smerfnijmy pod grzyb, póki nie przestanie padać. Szybko, smerfy! Wejdźcie na smerfomatyczny smerfolator. O nie! Na pomoc! Szybko, ważniaku! Szybko! Łap! Dziękuję, osiłku. Możesz być pewien, że oddam ci przysługę, kiedy twoja noga utknie w strasznych i wielkich chwastach. Zaczekaj na mnie, osiłku! 95, 96, 97, tylko 97 smerfów. Kogo brakuje? Smerfie! Co za szczęście! Wchodźcie, smerfy, to jedyne bezpieczne miejsce. Są już wszyscy, papo smerfie.
No, wszystkie smerfy całe i zdrowe. I przestało padać. I co my teraz zrobimy? Najpierw musimy odpocząć. O, wielki smerfie, wspaniała maszyna, pracusiu. A więc po to był potrzebny twój smerfomatyczny smerfolator. Tak, a tak się nim kieruje. Tą dźwignią możemy zwiększyć prędkość. Działa. Doskonale. Przejedź wokół wioski, a potem usuniemy z lasu wszystkie chwasty. To działa, klakier! Działa tak, jak mama mówiła! O, co? Co? Co jest? To nie! To niemożliwe! Nogi klakiera! Jakim cudem te wstrętne małe stworki zbudowały tak szybko wielką maszynę? O nie! Uciekajmy! Wracają! A teraz, żeby smerfnąć pracusiowi nasze uznanie za jego ostatni wynalazek i zrekompensować to, że w niego nie wierzyliśmy, 3 razy wiwat dla pracusia! Wiwat pracuś! Wiwat pracuś! Wiwat pracuś! Zupełnie, zupełnie jak we śnie.